Szymon Bąkowski, Paweł Derlo, czy Aśkę wiedzieli, że można ją było puścić zdecydowanie wcześniej, tak jak na te walki, kiedy wygrywała Sylwia Miśkiewicz, kiedy poddawała Lili Kazak, ale ona szlifowała te wszystkie umiejętności. Ona wchodzi do klatki absolutnie przygotowana do tej walki. I naprawdę, to jest niebywały wręcz potencjał przy tej rewelacyjnej stójce, przy tej ekspresji i dynamice i przy tych umiejętnościach parterowych, jakie ciągle szlifuje, może być zawodniczką naprawdę najwyższej klasy. Oczywiście dla nas Kate Jackson jest prawdopodobnie również jak dla najtwardszych fanów MMA absolutną niewiadomą. Na pewno będzie chciała szybciutko sklinczować i wykorzystać troszeczkę większe doświadczenie i próbować walki na chwyty, no bo w stójce bić się z Jędrzejczyk byłoby dla Brytyjki nierozsądne. Ale to także zawodniczka, która swoje pojedynki rozstrzygała przez ciosy przynajmniej dwa razy z tych czterech. Zwycięstwa przegrała tylko raz ze Szwedką Hanną Sillén. No jest ta praca kolanami, to spory atut zawodniczki z Olsztyna. Ale Brytyjka z konwali chce wymęczyć Aśkę. Mówiliśmy o tym, że jest zawodniczką od niej przynajmniej 3 kg cięższą, a dzisiaj to pewnie więcej niż ze 3 kg. Jest wyższa od niej, prawdopodobnie silniejsza i dlatego wiesza się w tej chwili na polce, chcąc spowodować, aby ta straciła bardzo, bardzo wiele sił, bo ten klincz jest potwornie wyczerpujący i osłabiający. Są zapięte długie ręce Kate Jackson. No, na razie cały czas daleko odstawiane biodra Jędrzejczyk nie pozwalają ustabilizować. Jest haczenie, ale sprytnie. Aśka Jędrzejczyk zabiera nogę i dalej stójka, dalej clinch. Ciągłe okrzyki, zrywaj to zrywaj. Już chyba najwyższy czas, żeby uwolniła się od tego objęcia Kate Jackson i Anna Jędrzejczyk, dlatego że ani to, co widzimy w tej chwili ładne, ani to nie przynosi żadnego efektu, przynajmniej Polce. Pcha się, cały czas Jackson próbuje umęczyć Joannę Jędrzejczyk i chyba robi to skutecznie. Dobrze wymyśliła sobie plan na tę walkę. Lewa ręka pod pachem! Lewa ręka pod pachem. Lewa ręka. Czyżby w tak nietypowy sposób Joanna Jędrzejczyk zaszła za plecy swojej rywalki. Jest bardzo blisko, by to uczynić. Oczywiście natychmiast Jackson obraca się przodem. Było jedno kolano, w tej chwili to Brytyjka jest wepchnięta w siatkę. Czy Aśce uda się w końcu zerwać ten klincz? Czy uda się zaatakować? Zaatakować z bliska. Nie. Silna, mocna i taka uparta jest Kate Jackson. A teraz idealnie wykorzystała moment zawahania Kate Jackson. Jędrzejczyk odwróciła swoją zawodniczkę, aby to ona dotykała plecami siatki. Ale cały czas bardzo mało miejsca na zerwanie tego uchwytu. Ogromny problem ma z tymi rękami Angielki. One bez żadnych problemów zapinają klamrę na plecach Jędrzejczyk. O takiego pojedynku to się kobiet, chyba... Prawda? Nie spodziewaliśmy, że tutaj aż tyle klinczu. Walczy Jackson o sprowadzenie walki do parteru, broni się Jędrzejczyk, ale a z drugiej strony zawodniczka Zarachionu nie potrafi zerwać tego silnego uchwytu Brytyjki. To na razie nie ma nic innego oprócz klinczu. No i w tej chwili starała się umęczyć i która z nich powędruje do góry, która będzie silniejsza, jednak wstała Jędrzejczyk. A blisko sukcesu Kate Jackson, ale na niespełna 60 sekund do końca pierwszej rundy. Dalej cały czas walka w uchwycie, dalej w stójce, a to jak najbardziej pasuje Aśce Jędrzejczyk. No w każdym razie to milczenie, nawet ta cisza, któraż bije w uszy w tej olsztyńskiej Urani, także świadczy o tym, że tu wszyscy byli przygotowani na jakieś efektowne akcje, kopnięcia, ciosy Aśki Jędrzejczyk. Wszyscy są zdumieni tym, że Kate Jackson taki sobie świetny plan na tę walkę przygotowała i jak na razie w tej pierwszej rundzie realizuje to znakomicie.
No przed chwilą była szansa na zerwanie dystansu, ale jakże przykleja się szybciutko Kate Jackson do Joanny Jędrzejczyk. 15 sekund. Jeden cios. Jeden cios, który doszedł, ale specjalnej krzywdy Kate Jackson nie zrobiły. Świetnie minęła, poszła po nogę Jędrzejczyk. Ta zachodzi za plecy, ale to już jest gong na zakończenie tej pierwszej rundy. Idealnie w tempo, w końcówce tej pierwszej rundy jeszcze zaatakowała zejściem do Kate Jackson, ale czujnie w obronie cały czas Joanna Jędrzejczyk. Udało się to wybronić, ale na pewno ta pierwsza runda kosztowała ją wiele sił. To okazuje się, jak ważna jest to walka. Szymon Bojkowski, mimo że organizator, mimo że pan w marynarce, to oczywiście razem z Pawłem także są w narożniku. Tam Mamet przykleił się do siatki z drugiej strony. Tak, Szymon odpowiada za przygotowanie graplerskie w Arachionie. Paweł za stójkę, a więc musiał się pofatygować, aby tutaj podpowiedzieć, jak zrywać te mocne, ciasne uchwyty Kate Jackson. To jak zrywać? Ustalmy, że Joanna Jędrzejczyk to cały czas przede wszystkim zawodniczka sportów uderzanych i te zapasy, ja myślę, że to nie tylko akurat w przypadku Joanny Jędrzejczyk, ale wielu polskich zawodników, to też jest element walki pomijany. Coraz więcej gal w Polsce rozgrywanych jest właśnie przy siatce, jest w klatce, a więc ta walka przy siatce jest bardzo, bardzo często. Warto naprawdę śledzić UFC i patrzeć, jak rozwiązują to najlepsi amerykańscy przede wszystkim zawodnicy wywodzący się z zapasów. Tak, zwłaszcza, że ring stawiał zupełnie inne wymagania niż klatka i oczywiście Angelka natychmiast, ale teraz kolano na głowie Jackson, ta jednak uparcie ciągle idzie po nogi. Dobry odrzut w wykonaniu Jaśki. Świetny sprawl, próba zajścia za plecy, ale tam szybciutko Kate Jackson łapie nogę naszej zawodniczki. To też jest bardzo dobra pozycja, ja nie wiem, czy powinna chyba troszeczkę tutaj Joanna powalczyć jednak o duszenie. Trzeba było kolanem może zaatakować biodro rywalki. A trzeba przyznać, że naprawdę konsekwentna w swoim planie na ten pojedynek jest Kate Jackson. Podebrała w tej chwili nogi. Zapięła klamrę. Ale nie wyniosła Aśki. O, sprawl. Świetnie zrobiła to Jędrzejczyk. Będą plecy, jest szansa na wpięcie. Jest Jędrzejczyk wpięta i rozciąga już w tej chwili swoją przeciwniczkę. Trzeba troszeczkę popracować tymi rękami teraz i pouderzać. O, jeżeli udałoby się poddać teraz duszeniem za pleców, to ja myślę, że wszyscy ci, którzy śledzą Fight Reporty na antenie Orange Sport, widzieli, jak właśnie tą technikę prezentowała Joanna Jędrzejczyk jako taką technikę tygodnia. Oczywiście, czy ręka będzie przełożona, już lewa ręka wędruje tam pod brodę, złapała za nogę. Jedna noga wypięta, tutaj siła fizyczna Jackson jest sporym problemem jednak dla Joanny Jędrzejczyk. Ależ teraz... Łokieć w żebra. Tak jest, bardzo mocny łokieć. I jeszcze raz wpięcie i znów rozciągnięcie. Ciosy, ciosy. Jest na szczękę taka naciskówka, bardzo mocna i teraz chyba 100% swoich możliwości angażuje Jędrzejczyk. Nie, jeszcze nie teraz. Trzeba troszeczkę porozbijać Angielkę, trzeba ją troszeczkę zmiękczyć, aby później już bez żadnego problemu przełożyć tę rękę pod brodą. Nie ma co tutaj się śpieszyć, bo jeszcze naprawdę 3 minuty to jest szmat czasu, aby tutaj popracować na zakończenie. Sprytnie broni się Kate Jackson, podnosząc pozycję, idąc cały czas do góry. Tak, aby ręka nie mogła znaleźć się w pełni zaciśnięta na szyi. I dlatego Aśka musi uważnie kontrolować nogami. Idzie w dosiad i ma ten dosiad w tej chwili. Do żółwia ucieka natychmiast Angielka. Ale trudny pojedynek dla Joanny Jędrzejczyk. Ja myślę, że mocno nie docenialiśmy w komentarzach Kate Jackson, a w parterze prezentuje się naprawdę znakomicie. Są ciosy. No z deszczu pod rynnę ta ucieczka, a Kate Jackson szybciutko wraca do żółwia. Ale ona dobrze zmienia pozycję, Aśka nie potrafi tej pozycji ustabilizować, nie potrafi zadać więcej niż dwóch ciosów z rzędu. A później natychmiast Jackson ucieka z tego zagrożenia. No ale kiedyś musi zacząć się męczyć.
Cały czas obchodzi za plecy, cały czas bardzo dobra kontrola a pozycji w wykonaniu Joanny Jędrzejczyk, ale brakuje postawienia kropki na D. Jakichś mocnych ciosów z tej pozycji. Półtorej minuty pozostało do zakończenia tego starcia. Dobrze kontroluje Angielka ręce Jaśki Jędrzejczyk. Te nadgarstki, jak tylko widzi, że jest niebezpieczeństwo, natychmiast wczepia się tam bardzo mocno. Tak, cały czas daleko nogi nie pozwalają tutaj złapać uchwytu. Jeszcze na rozerwanie tradycyjny taki kopniaczek w tyłek dla Kate Jackson. 40 sekund do zakończenia drugiej rundy. Mamy w końcu stójkę, mamy dystans. I widzą państwo, że rozbita jest Angielka, prawe oko. Problem z widzeniem. Jędrzejczyk powinna zaatakować. Powinna no, starać się takim prostym ciosem osadzać Angielkę, nie pozwalać jej iść, bo ona jeszcze raz pójdzie po nogi. To jest jasne w tej rundzie. Jest kajki. Znakomita końcówka w wykonaniu Joanny Jędrzejczyk. I o ile z tej pierwszej rundy nie można było wynieść absolutnie nic, to ta runda zdecydowanie dla Polki. Joanna Jędrzejczyk. Dobra druga runda. Troszeczkę już te chwyty Kate Jackson zelżały, co pozwoliło Aśce na większą kontrolę tego pojedynku. Dobra pozycja za plecami, dobra kontrola, dobre ucieczki. A no i w końcówce jeszcze pokusiła się o wysokie kopnięcie. Druga runda dla zawodniczki Arachion MMA Olsztyn. Jest tam troszeczkę problem. Trzeba popracować jednak, bo to rozcięcie wydawało mi się bardzo, bardzo szerokie. Najlepsza akcja, prawda? No ale na takie akcje Aśki czekaliśmy. Ileż razy ona na ringach całego świata prezentowała takie kopnięcie. Widzieliśmy od razu po tym high kicku, a dosyć spory guz pojawił się na łuku brwiowym Kate Jackson. Nie wiadomo, czy lekarz pozwoli jej przystąpić do trzeciego starcia. O, takie urazy mogą w szybkim tempie rosnąć, powodując problemy z widzeniem. Guz na głowie chyba Jeromana Banera w pewnej walce był wielkości cytryny. Omar Chominik w starciu z José Aldo. Też to rosło, rosło błyskawicznie. Wyglądało to naprawdę przerażająco, jednak Kanadyjczyk wyszedł i dał jeszcze kapitalny pojedynek. Okej, Jackson. Nie. Moim zdaniem nie wolno dopuścić Kate Jackson do trzeciej rundy. No zgadza się, wygląda fatalnie Brytyjka. Oczywiście to konsekwencja tych ciosów i kopnięć Joanny Jędrzejczyk. Po dwóch rundach Joanna Jędrzejczyk zostaje zwycięzczynią tego pojedynku z Kate Jackson. Trzecia zawodowa walka, trzecie zwycięstwo. Drżyjcie, następne rywalki dziewczyny z Olsztyna. Walkę wieczoru. Brawa chyba dla Angielki za tę pierwszą rundę. Oni przeczytali Aśkę, wiedzieli, co będzie największym niebezpieczeństwem i postanowili to zneutralizować. W pierwszej rundzie Jackson się to udawało znakomicie. Pierwszy raz w Polsce walka kobiet walką wieczoru na gali w Olsztynie. Mamy takie wrażenie, że chyba nie ostatnie. I to nie ze względu tylko i wyłącznie na modę, jaka w tej chwili zapanowała na świecie.
A już w tej chwili Izabella Matczak i bohaterka tej gali. Zwycięstwa dzisiaj. Kate Jackson to rywalka dużo bardziej doświadczona od ciebie, ale ostatni raz walczyła w styczniu ubiegłego roku. Czy czułaś w ringu to dzisiaj? Jak odbierałaś tę dzisiejszą walkę? Jakie warunki postawiła ci Brytyjka? Co czułam w ringu? Oczywiście power i moc, bo przygotowania były mocne. Także nie było strachu ani oporu ze strony Angielki. Była silna. Czułam to, bo oczywiście jestem stójkowiczką. Jak pokazałam, również mogę walczyć w parterze, także bądźcie wszystkie czujne. A cóż mogę powiedzieć? Byłam gotowa na nią, trochę zaniepokoiło mnie to jest rzucanie wagi, była cięższa. Może to był ich taki gameplan, że nie zrobią wagi na walkę wieczoru, bo wiedzą, że jej nie odwołamy. Ale ja udowadniam, że można wszystko, także tyle. To kolejna gala, gdzie twoja walka jest na szczycie rozpiski, ale pierwsza, jeśli chodzi o mieszane sztuki walki. Czy uważasz, że dzisiejszym występem zasłużyłaś, żeby to właśnie twoje walki były tą wisienką na torcie? To pytanie do telewidzów i pytanie do fanów, czy się porwało? Nic więcej nie mam do powiedzenia. Asia, na koniec wiem, może państwo jeszcze nie wiedzą, ale Asia ma bardzo dużego hopla na punkcie butów sportowych. Ma ich 48 par i obiecała, że po tej walce kupi kolejną, 49. Czyli w poniedziałek lecimy do sklepu i robimy sobie prezent za dzisiejszą wygraną. No może będzie to prezent, bo tutaj jest akurat mój sponsor, szef sklepów Olimp, także dziękuję za wszystko. Także na pewno coś wybiorę, bo pomimo, że dostaję właśnie... Pan Jarek jest bardzo hojny i pomimo, że dostaje, to mi ciągle mało i też kupuje, także na pewno jedna para przyleci do mnie. A z tego miejsca chciałabym podziękować wszystkim fanom. Bardzo wielkim wyróżnieniem dla mnie było to walczyć dla was. Dziękuję mojemu tacie, życzę mu wszystkiego najlepszego, bo ma urodziny za dwa dni. Pan Marek Szuliński też ma urodziny i to dzisiaj, także wszystkiego dobrego. Także dziękuję moim sponsorom, Dachland, Allpol, Lech Centrum Ciepła, Steyr, Endorfina, Rena, Składanka, Olimp, Alchemik, także jest tego dużo, ale się cieszę, że te firmy nas wspierają, bo bez nich byśmy nie istnieli. Oczywiście dziękuję moim trenerom, organizatorom, pani Wasileckiej, pani Ruteckiej, także wielkie podziękowania. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Raz jeszcze gratulacje. My również dziękujemy państwu za uwagę. Mamy nadzieję, że państwu podobała się ta gala, bo emocji nie brakowało. 8 zawodowych pojedynków w formule MMA. Współcześni gladiatorów i walka wieczoru w wykonaniu pań. Walka, która mogła się podobać nam i państwu. Tyle z Olsztyna, z areny Urania. Izabela Matczak wywiady, Andrzej Janisz komentarz i Łukasz Juras-Jurkowski.